Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku będzie o wykrywaniu napięcia. I w gniazdach, i w przewodach, i w ścianach. Będą więc wskaźniki, multimetry z NCV i detektor. Sprawdzę, czy wskaźniki napięcia lub multimetry z NCV mogą zastąpić detektory. Na początek, na rozgrzewkę, gniazda i 5 wskaźników. Dwa z nich, Fazera i UC12D, pokazywałem już w jednym z filmów. Pozostałe to tania podróbka Fluka 1ACD, Unite UT12D, wersja odporna na wodę i sygnalizacją wibracjami, oraz Wicha 43797, to ta z linijką diodową. 1ACD, tania tandetna podróbka Fluka. Jak widać, bardzo marna, nie wykrywa napięcia w przedłużaczu. Ma też za szeroki element do detekcji i nie mieści się w otworze gniazda, a w przewodzie wykrywa napięcie tylko po odpowiednim ułożeniu. Takie zachowanie może wprowadzić błąd, i to śmiertelny błąd. UT12D. Wykrywa poprawnie, a sygnalizacja jest wyraźna. UT12E. Też wykrywa poprawnie. Wyraźna sygnalizacja, dodatkowo wibracje, które można wyłączyć, i odporność IP67. Tam, gdzie niekorzystne warunki, sprawdzi się dobrze. Słynny Fazer 777. Detekcja prawidłowa i wyraźna. Ale lepiej go nie nosić w kieszeni, ze względu na ostre elementy. I najdroższy, Wicha. W tym miejscu jest sporo urządzeń i jak widać, zakłócenia wpływają na wykrywanie. Mimo to wskazanie mamy wyraźne. Wiemy już, którego wskaźnika lepiej nie używać. Zobaczmy teraz, czy nadają się do wykrywania przewodów w ścianach. Mam tu przewód pod napięciem, do gniazdka, przykryty warstwą około 1,5 cm tynku. Wiem, że to nie jest główne przeznaczenie wskaźników napięcia, ale często są wykorzystywane właśnie do takich zadań. Podróba Fluka. Nic nie wykryła, ale nie poradziła sobie nawet z gniazdkiem, więc tego się można było spodziewać. Fazer 777. Wykrył przewód i to całkiem precyzyjnie. Unite. Żaden z nich nie wykrył przewodu. A co na to Wicha? Wykrywa przewód i to w miarę precyzyjnie. Zobaczmy, jak poradzą sobie multimetry z NCV. Anen pokazywany już na kanale. Nic nie wykrył. DM100C. UT61B+. Wykrywa przewód. Teraz urządzenie do tego przeznaczone. Detektor Boscha. Tu wykrywanie jest pewne i precyzyjne, dużo dokładniejsze niż wskaźników czy multimetrów. Pora na trudniejsze zadanie. Ścianka działowa z płyt GK, na ruście stalowym, wypełnienie wełną. Wewnątrz sporo przewodu. Czy wskaźniki poradzą sobie? 1ACD, podróba Fluka, konsekwentnie nic nie wskazuje. Fazer coś wykrył. Unite nie widzą tam żadnych przewodów. Wicha też nic nie wykryła. Ale czy multimetry coś wykryją? Na multimetrów to też było za trudne zadanie. A detektor Boscha? Wskazał precyzyjnie przewód. Czy wskaźniki i multimetry są bezużyteczne w takich zadaniach, czy po prostu wyzwania były za trudne? Sprawdźmy.
Proste zadanie. Przewody pod płytą GK. Wykrywam nad łącznikami. Tam są przewody do 4 niezależnych źródeł światła. Detektor oczywiście wykrywa przewody. Jeden ACD nic nie wykrywa, konsekwentnie milczy. Pozostałe wykrywają przewody, a multimetry? Tu multimetry też wykrywają przewody. Jeśli zamierzamy na przykład wiercić otwór w ścianie i chcemy wiedzieć, czy są tam przewody, wskaźniki czy multimetry mogą wykryć w ścianie przewód pod napięciem, ale mogą go też nie wykryć. Dlatego znacznie lepiej posługiwać się detektorami, które są do tego przeznaczone. Mogą wykrywać one także elementy metalowe, na przykład przewody, w których nie ma napięcia, czy drewno lub pustki w ścianach. A jeśli już zamierzacie użyć wskaźnika, warto sprawdzić, czy i jak wykrywa napięcie przy gniazdkach. Tam jakieś przewody powinny być, a także włączyć całe oświetlenie, aby pojawiło się napięcie w przewodach pomiędzy łącznikami i lampami. To umożliwi czy zwiększy szanse wykrycia. Jeśli chcecie, aby pokazać coś więcej na temat tych urządzeń lub macie pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.